Doom Big Time, proszę Państwa, jak widzicie, tak pięknie oblepione kolorowe mięsko z sezamem, z sosami, z orzeszkami, z papryką, pocięte w ten sposób, to znaczy, że wchodzi Orient. To znaczy, że wracam do gry, jest Big Time Anytime. Wciąż się uczymy. Może te orzeszki powinny być na sam koniec, sam już nie wiem. Ale to jest coś niesamowitego. Teraz robimy próbę, test smaku. Jakie to było dobre, jakie to było dobre. Tutaj mamy schab, czyli wieprzowinę. Przepisy chińskie.pl towarzyszą mi od samego początku. W zasadzie to ja ich zaczepiłem, jesteśmy pionierami. Ja bardziej takim YouTube'owym, oni takim bardziej biznesowym, towarowym, jeśli chodzi o towary orientalne albo filmy orientalne na naszym wspaniałym rynku w Polsce. Państwa, zrobimy do tego małą stawkę, bo byłem w takiej knajpie, chyba wietnamskiej. Mówi się, że Wietnamczycy są spoko. Jest to odpowiedni profil imigrancki, czyli są niewidziani. Wietnam i Tomasza, nie mięsa, rybkę zje, tofu jak najbardziej. Piękna knajpa Wietnam, Ostrowskiego, Fat. Ci, co znają Wrocław, znają Wrocław. Drapacz chmur, lekkie piwko wietnamskie, Saigon. Mówię tak, a tu już przyjaciel Bodek. Znany również jako Robinson Crusoe z tych nowszych wersji Cast Away. Proszę Państwa, bawimy się na całego, a to już ja, czyli wieprzowina z bambusem. I czy było fajne? Tak, to było fajne. Tak, to było dobre. Klasyczna surówka, klasyczny ryż. Od przepisy chińskie prosto te towary dla mnie. Pojedziemy dzisiaj Supreme Mushroom Dark Soy Sauce. I tak, można powiedzieć elegancko, żeby zrobić taki troszeczkę orientalnej coating takiego, żeby tak tym lukierkiem wszystko tak ościelić, oblepić, czyli jajko całe i do tego skrobia kukurydziana i ten dark soy sauce. Zobaczymy, jak to będzie działać. Później jeszcze doprawię i pieprzem, i solo będzie big time, big time. No i dodam też trochę oleju, przecież oni dodają olej, przecież o tym całkowicie zapomniałem. Dobra, tu jest schab, sól, pieprz, jajko, skrobia, olej. No i ten taki ekskluzyw Supreme Dark Soy Sauce. Dałem też trochę cukru i octu ryżowego. Mieszamy. Zmęczony ostatnio jestem, proszę Państwa, nie wiem, co się dzieje, nie mogę spać, nie mogę pić. Była chyba nawet kiedyś taka piosenka śpiewana przez Zenona, Zenka Martyniuka. Proszę Państwa, zajmuje jedna rzecz, na przykład Chińczycy, tak samo jak my, na przykład, albo ja, mówią, kiedyś to było jedzenie, kiedyś to były dobre sosy, kiedyś ten ryż był prawdziwy, a nie to, co teraz. Liczy się tylko pieniądz. Czy oni są urodzonymi kapitalistami tak naprawdę, a byli skazani na życie w biedzie? Przez komunizm, który nigdzie nie wychodzi, nawet u ruskich. Państwa, właśnie zastanawiam się to, czy oni tak mówią. Kiedyś to było życie, kiedyś to było super, kiedyś to myśmy tutaj, czy mieli po prostu słabo wszystko i teraz to mają raj. Podobno z tych 1 400 000, nie wiem, tam żyje w biedzie, ale około 500 000 żyje w takich skromniejszych chyba warunkach, a reszta bawi się bardzo dobrze. Towary prosto od przepisy chińskie.pl. Link w opisie, tylko dla Was. Powracam do gry jako pionier Orientu. Na naszym rynku. Dziki kot Bombao. Może będzie łok, może nie będzie łoka. Nie ma to na razie znaczenia, ale on jest. Ale jeśli pojawia się Royal Tiger z Tajlandii, proszę Państwa, to wiadomo, że będzie Orient i bardzo dobra zabawa, bo ten ryż jest doskonały. W zasadzie dużo nie trzeba, kilka warzyw, aby stworzyć wspaniałą, kolorową kompozycję. Bawimy się na całego, marchewka leci. Tutaj ładnie kroimy. Nie wiedziałem do końca, jak się za to zabrać, bo dawno nie kroiłem po orientalnemu. Warzywa czekają, warzywa są cudowne. Papryka, wiadomo, jak przecinamy. Ciach, góra, dół. Tutaj lecimy z dymą. Dyma jest miękka na koniec, czyli trójca kuchni chińskiej. Czosnek, imbir, dymka. Cebula cudowna. Ciach, ja się tego nauczyłem bardzo dawno temu, już chyba 2012. Próbowałem też szkolić ludzi, jak się powinno kroić paprykę elegancko. To już moja, grube kawałki jak Mongolian beef. Może kiedyś też wrócimy. Wszystko gotowe, wszystko piękne. How do be done? Tu dziki chili razem z przepisy chińskie.pl. Troszeczkę Azji, troszeczkę wspomnień, troszeczkę prawdy, ale też chciałem podziękować ludziom, którzy buy me coffee. Tego się nie spodziewałem. W ogóle ja jestem troszeczkę starej daty. Późny Gen X.
ale patrzę, co się dzieje na tym świecie, fajna zabawka, nie spodziewałem się, obcy człowiek dla obcego człowieka. Ja często mówię, ale ja mam komu dawać. Kiedyś tak mówiłem. Kiedyś dawałem wszystkim, później powiedziałem, ale ja mam komu dawać. A wy jednak pokazujecie wielki styl, wielką klasę, wspomagacie biednego artystę, niczym Hemingwaya, Van Gogha i Picasso. Więc tak, nerkowiec, załatwiłem nerkowca, dobra cena, dobrze się podpieka. Dzisiaj orientalnie wejdzie z hub. Czy jestem królem Orientu? Myślę, że tak, zwłaszcza, że w sumie obiektywnie, sorry, nie ma konkurencji. Ludzie walą oknami, kominem, drzwiami, wszyscy pod piwnicą próbują się przedostać do Hanoi. Jest zawsze w Bolesławcu pełne tłumy, ci ludzie kochają Hanoi. Czy pokochaliby moją azjatycką kuchnię? Myślę, że tak. Pokazuje inny level prawdy, Orient, taki troszeczkę modern twist, ale European style. Byłem ostatnio we Wrocławiu, wyszedł człowiek, chciałem zagadać, było trochę niezręcznie. On jest od robienia jedzenia, a nie od gadania. Czy mi smakowało? Powrót taki orientalny był. Było fajnie, było ok. Coraz częściej czuję się stary, już nie tylko chodzi o światopoglądy, które są dość konserwatywne, ale też o... Chociaż nie do końca jestem bardzo taki, wiecie, ktoś udaje, że jest tolerancyjny, a w zasadzie nie jest. Ktoś niby jest taki nietolerancyjny, a jest. Nie ma czarno-białych kolorów, jest dużo żyzny. No man's land, ale widzę, że ze znajomym gdzieś idzie, ten nie mięsa, ten jest weganinem, tamten nie dotnie tego, tamten ten. I tak człowiek w zasadzie nie wie, jak się zachować, czy mam też jeść, czy może mam nie jeść, czy jakieś tofu może mam zjeść, jak hamburger z jakiegoś buraka. Dziwne to wszystko jest, ten jest uczulony, tamten nie jest uczulony, tamten zaczyna się przeobrażać wilkołaka, jak z jakiegoś orzecha. Proszę Państwa, muszę się odnaleźć w tej rzeczywistości. Dobra, żeby go nie spalić, ściągam. Tutaj ryż dochodzi, wiecie jaka jest strategia? Jeśli chodzi o ryż, gotujecie, zakrywacie, przykrywacie, gasicie moc, zakrywacie, on będzie dochodził na moc, ale uważajcie, bo czasami tak zgasicie moc, że będzie dalej moc, mimo że zgasicie szczególnie elektryka, bo gaz to nie ma w ogóle mocy. I on wtedy wyparuje. Musicie go pilnować, mimo wszystko, mimo wszystko. Jak dobrze pokroicie, będziecie się bawić trochę z tymi sosami, od razu czujecie ten orient. Tych ludzi z innej cywilizacji, bardzo odległej w sumie, ale czy nie mamy dużo wspólnego w sumie z Japończykami? Też lubią Chopina, też są kulturalni, wyciszeni, tak jak my. I też ciężko pracują. Warzywa twarde, czyli... Marchewa, cebula i trochę tej dymy. Tutaj jest miękka dyma, tutaj jest fajna papryka i to jest moja ostra papryka. Grubo, zobaczymy. Jest ok. Wybaczcie mi naprawdę, ale na tej kuchence już nie mam więcej mocy. Działamy na oparach, wegetujemy. Ale czy się odbijemy od tego dna? Mam nadzieję, że tak. Widzicie? Poczekajcie. Jest trochę mocy, jest, jeszcze grzejemy. Dobra, chodzimy. Tu jest schabik, tu są te sosiki, trochę w ten, zaraz papryka wejdzie, orzech, będziemy mieszać, będzie dobrze. I co? Wracamy, prawda? Jest zabawa, boję się, bawię się. Czy wyjdzie? Wyjdzie, jasne, że wyjdzie, zawsze wychodzi, patrzcie. Takie maleństwo. Ostatnio w restauracji dostałem takiego maluszka. Wracamy do gry, a nie jest łatwo. Dobra, kończymy. Więc tak, ciach, ciach, sosik. Dziękuję. Na koniec jeszcze posypujemy sezamem. Jestem zadowolony i kocham Orient. Mówię to szczerze, mówię to naprawdę z ręką na sercu. Powrót dzikiego kota Bombao uważam za udany. Tak niewiele trzeba i albo to masz, albo tego nie masz. Wydaje mi się, że to jest mój taki ulubiony styl. Wchodzę do gry niczym dziki kot. Ale to jest dobry towar. Tylko przepisy chińskie. Na sam koniec jeszcze tego smaku. Jeszcze tego smaku. Ale na sam już totalny koniec. Sojowy i habanero arbus od Adama. Big time.